Ja go zabiłem? Tak, zabiłem go. No. O kurwa ty, kurwiczony ty. Ty kurwa. Kurwa. Cześćki. Nie za wesoło? Troszeczkę macie? No, zobaczymy. No pięknie, kurwa, asasyn. Pawiana w pizdę. Świrujesz. Kurwa, I B, i me. No, dawaj, 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 kurwa. O. Spróbujemy innej techniki. Nie. A bo dobra, już chuj. No, kurwa. Dobra, dobra, dobra. Pierdalaj. Pierdalaj. Wow. To było dobre. Całkiem, całkiem. Dobra. Mogę tutaj wskoczyć? Mogę. O to chodziło. Ale chuj z tego. Chuj z tym. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Dobra, dobra. A ty kurwa. No. O. Szybko, szybko. Fum. A, sytuacja panowana. Tylko, że napierdają w te dzwony. Ale ogólnie jest git. Powiedziałbym. Ha! Opa, opa! Jepa, jepa! Jepa, jepa! A co ty nie powiesz, kurwa? Pierdalaj! O, przeżyłeś! No, lecimy! Lecimy, kurwa! O, gardełko przebiłem chyba! O, kurwa! Ale za mnie asasyn! Wow, wow! Oj, oj, oj! Taka zabawa? No dobra! Seks grupowy! Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. O kurwa, ale mi skopo. Co to kurwa jest w ogóle? O, co to kurwa jest? Krzyżak jakiś? Pierwszy raz takie, taką jednostkę widzę. Jakiś ty, jakiś kurwa. Paladyn jakby. O! Kurwa ty. O, kurwa mać. Już, kurwa. Pociachą. Co to kurwa jest? Jakieś takie podejrzane to jest w ogóle. Ale z czego? Pierdalej! Pierdolę, kurwa. Chodź drabiną szybciej. O, nie, nie, dobra, już daruj sobie. To bierze. O, zajebiście. To asasyn. Się nie postraj, kurwa. Macz. O, dawaj, wozi, wozi. Hopsa. O, już kurwa. Już się wjebałem. Ty
Te biuro chyba dalej nie, nie mogło być. No szybciej, dawaj, dawaj. Schował się, kurwa, jakby go widać nie było. Nie mam czasu z tobą się napierdalać. Chcesz koniecznie umrzeć? O, ja pierdolę, kurwa. Szympel zjebany. Asasyński. Ho! Ha! O! Jakie masz wieści? Wilhelm z Monferratu zginął, a wraz z nim jego zdradzieckie plany. Dobrze zrobiłeś, nie pozwalając, by Akka wpadła w jego ręce. Dlaczego teraz, gdy krzyżowcy najbardziej potrzebują zgody, mógł poczekać? Na co? Na to, aż Ryszard odkryje jego knowania? Nie. To był doskonały moment do ataku. Dziwne. Byłem pewien, że zamierzał zająć Akkę dla Konrada. Twierdził jednak, że nie miał takich planów. Nie można ufać słowom węża, który nawet w chwili śmierci sączy jad. Powinienem omówić to z Almuelinem. Tak, przyjacielu. Śpiesz się do Masjafu. Jestem pewien, że nie może się doczekać wieści. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Oj tak. Do kolejnego wydarzenia. Almualim. I co teraz się stało? Maszyna się zjebała znowu? Skończyliśmy? Wstawaj! Jak pan chce, doktorze. Kończymy seans. Zaraz przyjdę. Na pewno? Tak. Nie. U mnie jak w Denver. Nie mam pojęcia, jak miałby... Oczywiście. Rozumiem. Ma pan poważne problemy, panie Miles. Co go ugryzło? Przyjdą po ciebie. Kto po mnie przyjdzie? Asasyni. Hej, ja nie mam z tym nic wspólnego. Chyba spróbują cię odbić. Wygląda na to, że jesteś ważniejszy niż sądziłeś. Kurczę, to się wszystko robi coraz bardziej zakręcone. Musiało się tak stać. To znaczy? Walka, którą podczas trzeciej krucjaty rozpoczął twój przodek, ona właściwie nigdy się nie skończyła. A ludzie, którzy cię przytrzymują, to templariusze. Widik jest templariuszem? Nie mogłeś wiedzieć. Dobrze się maskują. A co do twojego pytania, Widik dla nich pracuje. Wszyscy pracujemy. Abstergo to ich firma. Myślałem, że templariusze to pokręceni staruszkowie w śmiesznych czapkach, którzy popijają piwo i planują podbój świata przy użyciu ludzi jaszczurów, czy coś w tym stylu. Nie, oprócz tego fragmentu o podboju świata. Posłuchaj, to dość skomplikowane. Połowa tego, co się słyszy o templariuszach, pochodzi od świrów noszących czapki z folii aluminiowej. Druga połowa to celowa dezinformacja pochodząca od prawdziwych templariuszy. Czyli to oni są tymi złymi, prawda? Jeśli czegoś się tu nauczyłam, to tego, że nie ma czegoś takiego. Wszystko jest względne. Chyba najlepiej będzie to wyjaśnić tak. Chcą czegoś dobrego, ale sposób, w jaki chcą to osiągnąć, jest zły. Bardzo zły. A co dokładnie chcą osiągnąć? Lucy? Dziewczyna przez telefon. Pan Zimmerman, muszę z panią porozmawiać. Proszę tu przyjść, natychmiast. Już idę, doktorze. Idę spać. Chyba. Desmondzie. Muszę iść. Powinieneś się przespać. Oczywiście. Odpowiedzi na wszystkie pytania masz dokładnie przed oczami. Musisz tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. Super, kurwa. Muszę wiedzieć, gdzie patrzeć. Zajebiście. Kurwa, kolejny. Jakiś odjazd. Po dopalaczach. I co, znowu do roboty. Brakowało mi pana rano, doktorze. Proszę wejść do Animusa. O. Jaki wkurwiony. Jakby go kurwa w dupę jebali. Stado małych dziewczynek. Albo muździnów z Afryki. Ile jeszcze? A kurwa. Proszę uruchomić wspomnienie. Dobra, kurwa. Хорошо. Skontrowanie ataku może dać ci przewagę w walce z kilkoma przeciwnikami. Co jest, kurwa? Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań.
więc pytaj. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Maczadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko, dlaczego. Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu Templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu Templariuszy, fragmentu Edenu.